Illari nową bohaterką w Overwatch. Healer, który pochodzi z Peru i posługuje się energią słońca. Illari jest jedyną ocalałą członkinią jakiegoś ugrupowania, które się nazywa Inti. Bronili regionu. Niestety na chwilę obecną jeszcze niewiele wiem o jej tle fabularnym, ale dzisiaj zajmiemy się oczywiście prezentacją jej umiejętności. I tym razem zrobimy troszeczkę inaczej. Znowu Teko będzie pierdzielić. Otóż wszystkie moje prezentacje bohaterów na tym kanale wyglądały tak, że ja już dokładnie wiedziałem, jak te umiejętności funkcjonują i po prostu ładnie starałem się profesjonalnie je zaprezentować. Ale też najczęściej było tak, że w dniu pojawienia się nowego bohatera na PTR czy coś takiego, na streamie robiliśmy sobie pierwsze wrażenia i na żywo oglądaliśmy tą nową postać. Ja w ogóle po raz pierwszy dowiadywałem się, jakie ma umiejętności i takie coś posiada rzeczywiście jakąś swoją magię. Bardzo fajne to było, jak wszyscy widzowie razem ze mną poznawali te umiejętności. Głowiłem się czasami, co jak działa i to było bardzo ciekawe. Że nawet ja nie wiedziałem, co jak funkcjonuje i właśnie na żywo można było widzieć te emocje. Natomiast no, nie jest to jakąś większą tajemnicą, że przed każdym sezonem mam dostęp do specjalnych serwerów, gdzie mogę właśnie nagrać content troszeczkę wcześniej, nie inaczej jest tym razem. Ale tak jak mówię, zrobimy troszeczkę inaczej. Chciałbym połączyć te dwa aspekty prezentacji bohatera na YouTubie, ale również te pokazanie tych pierwszych emocji, dlatego absolutnie nie wiem, jak ona działa, jaką ma broń, jakie ma umiejętności i po prostu postaram się to jakoś wam zaprezentować, ale również byśmy raz jeszcze doświadczyli tego samego, co przez ostatnie lata, gdzie na żywo poznawaliśmy postać. No dobrze, to wybieramy Illari. Proszę ja was bardzo. Sama dźwigam swoje brzemię, 200 punktów życia, jakaś broń, 14 amunicji mam, pod prawym przyciskiem myszy jest jakieś leczenie i pod celownikiem również widzimy jakieś są oznaczenia. No dobrze, no to używamy lewego przycisku myszy. Jeden strzał. O, to się ładuje. Okej, czyli możemy napierdzielać, tak? Ale to pewnie zadaje mało obrażeń. Natomiast lepiej jak troszkę poczekamy, się naładuje i w tym momencie zadamy więcej obrażeń. Możliwe również, że... O, tu jest animacja przeładowania. Fajnie to wygląda. Okej, to teraz tak, strzelimy w ciało, maksymalnie naładowane. No to ile? 75 życia. Okej, czyli 150, jeden w głowę strzał. Nie! Co? Nie be... Ma mniejszy mnożnik headshotów? 100? 110? Okej. Zobaczymy, ile obrażeń będą zadawać mało naładowane strzały. Po 25. Okej. Czyli tak, mamy tutaj taki wybór, że możemy strzelić raz a porządnie, zadać wiele obrażeń, ale jeśli przeciwnikowi zostanie bardzo mało życia, to nie musimy czekać tej przerwy pomiędzy każdymi strzałami, tylko właśnie strzelić tym słabszym pociskiem, co i tak wykończy. Zobaczmy, czy to ma damage follow. Tutaj zabraliśmy 75 życia. Tak, oddalimy się. O, i teraz tutaj strzelimy sobie z takiej odległości. I zadaliśmy mniej. Jest damage follow. No ale zobaczcie, kurczę, ty... Uuu, jest, rzeczywiście, jest projectile, ale to jest taki bardzo szybki projectile, że to właściwie prawie... Nie, to jest hitscan. Nie, to jest hitscan. Bo to tylko animacja tak wygląda, jakby to był projectile. Ale okej, teraz przejdziemy do leczenia pod prawym przyciskiem myszy, zobaczymy, jak to wygląda. Wow. Uuu. Laser! Po prostu laser. Czekajcie, czyli ciach, leczymy, puszczamy i możemy... Tak, jest właśnie jakiś zasób, jakieś paliwo i tak dalej. I tak długo, jakie mamy, to możemy leczyć. Ale jeśli zużyjemy na maksa,
to musimy obowiązkowo odczekać jakiś tam cooldown. Dobra, czyli właściwie coś identycznego jak u Orisy z tym przegrzaniem. Że jak Orisy strzelamy, to po prostu przegrzewa się broń, ale jak przestajemy, to tak czy siak dalej możemy strzelać, jeśli nie przegrzaliśmy na maksa. Natomiast tutaj jeśli przesadzimy, to rzeczywiście musimy odczekać obowiązkowo krótką chwilę. No dobra, to leczymy teraz. Zobaczymy, jak leczenie wygląda. Ale szybko. Czekajcie, zasięg widać, jest krótki zasięg dosyć. Widzicie, nie leczę. Teraz leczę. Ale bardzo silne leczenie. 100 na sekundę? Ze stówkę na sekundę. To jest cholernie silne. Jakaś różnica jest w odległości. Im bliżej, tym silniej leczę. Nie wiem, czekajcie. Nie. Ale skoro już jesteśmy na obszarze treningowym, na pewno nie umknie to waszym oczom, że obszar treningowy został przeprojektowany. Mamy bot typu tank, mamy standardowy bot, ale możemy te sobie boty zamienić, żeby one strzelały rakietami fary. O, więc one zadają w tym momencie więcej obrażeń. Okej, dobra, bardzo silne leczenie, tak? Ten laserek bardzo silny, ale szybko go zużyjemy. Czyli koniecznie trzeba troszkę strzelać, troszkę leczyć i tym podobne. Okej. Bardzo ciekawa rzecz zauważyłem. Jak strzelimy podstawowym atakiem i zaczynamy leczyć, widzicie, ta siła podstawowego ataku nie rośnie. Czyli jeszcze raz, ciach, rośnie i zatrzymał się, jak leczę. Okej, to jest taki ciekawy niuans, na który trzeba zwrócić uwagę. Okej, to teraz przechodzimy do ciekawszych rzeczy. Umiejętności pod Shiftem i pod E zawsze bardziej mnie interesowały niż podstawowy i alternatywny atak. To teraz tak sobie na czysto użyjemy bez żadnego sojusznika i przeciwnika Shifta. Uwaga. Okej. Jakiś rozbłysk światła, podejrzewam, że to jest coś podobnego jak Baptista. Tylko to pewnie będzie natychmiastowe silne leczenie. Może to będzie wiele rzeczy naraz, że to leczy sojuszników, odpycha wrogów. Czekajcie, uwaga, oni mają zero życia. Nic nie leczy. Czyli to jest odpychające. Okej, jeszcze raz. Tak jest, mało obrażeń zadaje, gdzieś tak 5-10 obrażeń. I odpycha. Zobaczymy sobie tutaj, na tych botach, jak to wygląda. Okej. To jest po prostu Area of Effect Boop. Powiedzmy, że właśnie odepchnięcie Lucja, tylko że naokoło nas. Zobaczymy, to przez tarczę przechodzi. Nie, przez tarczę nie odpycha. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, czy jak odepniemy kogoś w ścianę, to czy otrzyma obrażenia, bo ta mechanika coraz częściej się pojawia. Nie, po prostu odpycha. No dobra, czyli takie bardzo straightforward, że tak powiem, umiejętność. Wydawało mi się, że mnie to też podbija w powietrze. Zatrzymuje mnie. Ale dobra, teraz naciskamy E. Zobaczymy, co tu się dzieje. O, jakiś healing pylon. 100 życia to tylko ma. Nie, 100? Mniej. 120. 150 to ma zdrowia. Tak, i jakieś urządzenie. Bardzo ładne. I tak stoi i stoi. Leczący pylon. On nie ma czasu trwania, po prostu tutaj leczy. Okej, więc to pewnie ma jakiś swój wewnętrzny zasób, gdzie po zużyciu samo znika, tak? O, dobra. Coś w stylu jakby... lampy Baptista, tak rzucamy urządzeniem. Okej. Coś takiego, dobra, idziemy do sojuszników, żeby ich zacząć leczyć. Jest, dobra, 150 życia jest w lewym dolnym rogu, widać. Tak. Wow, do ściany się przykleja nawet. Ej, dobra, to ja myślałem, że to się odbije, pup, i wyląduje tutaj. Dobra, idziemy teraz do moich sojuszników i zacznę ich leczyć. Pod F mogę skasować pylon. Zniszczono, okej. I teraz tak, one mają mało życia. Jeden, single target. Czekajcie. Pyk. Widzicie? Zaczyna jednego leczyć, ale chyba nie ma.
limitu, nie ma jakiegoś swojego wewnętrznego zasobu. Po prostu non-stop leczy. Zmienimy sobie te boty, które słabiej biją. Weźmiemy sobie, powiedzmy... Czekajcie, weźmiemy sobie to tutaj. O! Po 25 chyba, tak, po 25 życia. Ej, fajne! I cały czas to może być! 8 sekund cooldownu. Można to zniszczyć. Za ścian to leczy. Czyli coś takiego, że powiedzmy dzieje się jakiś kocioł. Powiedzmy i rzucamy tutaj w taki sposób. I to leczy, ale nie widać. Dobre właśnie jak bronimy narożników. Cały czas leczy. Cały czas. Gdzieś tak co pół sekundy 25 życia jest. Czyli 50 na sekundę? Kurde, niezłe. A tutaj co to jest? Zmień drużyny botów. O kurde! Jaki to ma zasięg? Czekajcie, 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 właśnie jaki to ma zasięg? Najważniejsze. Czekajcie, sprawdzimy sobie, tutaj to postawimy na razie. Nie, nie łapie. Dobra. Ale teraz ciutkę bliżej. Widać kulki lecą takie, projectile. To jest bardzo dobry zasięg. Plus jeszcze to. Takie leczenie. O kurde. Jak Ilari się skupi na tanku. O Jesus. Ale to będzie na tankach masakra. Zabić tanka takiego, który jest tym leczony. Ale dobra, no. Mamy te paliwo na leczenie. I rzeczywiście jest krótka przerwa. O, więc nie będzie tak różowo już z tego, co widzę. Bardzo szybko zużywamy te leczenie. Odwołuje to. Jednego tanka na full nie wyleczymy. Od zera na full, na tym jednym chyba zasobie paliwa, tak mi się wydaje. Czekajcie, jak ten pylon jeszcze można ciekawie rozstawić? Nie wiem, powiedzmy coś takiego, o. No, taka wieżyczka symetry lecząca troszeczkę. A tak ludzie prosili o to, żeby właśnie symetrę przerobić na healera. A to jest totalnie coś takiego w stylu. No, oczywiście te promienie zdradzają pozycję, ale cholercia, jeśli jest jakiś choke point czy coś, 150 życia to jest całkiem wytrzymałe, na dodatek widzicie, jeszcze 75 zdrowia ma tarczy energetyczne, więc jak ktoś w to walnie i minie kilka sekund, to samo się regeneruje. No i 8 sekund, jak ktoś nam to zniszczy, to spoko, stawiamy nowe, chyba że... Jestem tego pewien, że jak to zostanie zniszczone, to raz jeszcze cooldown się włączy. Uuu, 12 sekund cooldownu, okej. Czyli rozstawiamy urządzenie, mamy 8 sekund czekania, żeby kolejne rozstawić, ale jeśli zostanie zniszczone w dowolnym momencie, to mamy dużo większy czas oczekiwania, 12 sekund. Tak jest. Tak jest, chciałem coś sprawdzić. Tutaj jest coś takiego, że jeśli ręcznie zniszczymy pylon, ale który oberwał w przeciągu ostatnich kilku sekund, to tak czy siak mamy 12 sekund oczekiwania. Tak jak jest z wieżyczką Torbjorna, że ta wieżyczka jest w dwóch stanach, poza walką i w walce. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, bardzo ważną, jeśli chodzi o pylon. Zobaczcie, kogo on leczy. Tą osobę i teraz nagle na tą przechodzi. Teraz ta ma więcej życia niż ten bot, więc przechodzi na tego. Jest właśnie jakieś inteligentne targetowanie. Wybiera sojusznika w zasięgu, który ma najmniej życia. Nie wiem czy procentowo, powiedzmy gdyby był tank i jakiś DPS, gdzie obaj mają po 100 życia, to kogo wybierze?
No procentowo taki DPS to on ma 50% życia, a taki tank to tylko 20% życia ma. Więc tutaj akurat tego nie sprawdzę, ale właśnie się zastanawiam, czy to wybiera po liczbowej wartości, czy po procentowej. No ale moi drodzy, teraz creme de la creme, czyli ultimate. Na razie bez żadnego bota w pobliżu, po prostu naciskam Q. Uwaga! Okej. Face the sunrise. Doświadczcie wschodu słońca. Okej, bardzo krótko to trwa. Jeszcze raz, tutaj jest coś takiego, co da mi ulta natychmiastowo. Czyli na 4 sekundy. Jedną kulkę. Mam jedną kulkę do wypuszczenia. W ciągu 4 sekund mam możliwość wystrzelenia jednej kulki, która nie leczy. Oj, czekaj. Wow, wybiło mnie. Czekajcie, kurczę, wróćmy do tego shifta, bo rzeczywiście pod tym shiftem coś jest takiego, że to mnie może wybić. Momencik. O, jest, rzeczywiście. Tak jest. To nas jeszcze wybija w kierunku, w którym się poruszamy. Zobaczymy, będę szedł do tyłu. A, rzeczywiście. Okej. Dobrze, odkryliśmy jeszcze kolejną rzecz. Aha, troszkę w górę, jeśli jesteśmy w powietrzu. No i, no i gites. Ale okej. Dobra, jeszcze raz. Naciskam Q. Mam 4 sekundy na wypuszczenie jednej kulki, która zadaje dużo obrażeń i... Wow. Jakiegoś debuffa mają. Zadałem im 75 życia, chyba. W ciągu tych 4 sekund, tak czy siak. Moment, bezpośrednio. Tutaj jakiegoś debuffa, coś mają na sobie. Co to powoduje teraz? Cholera jasna. Może... Są ślepi? Są oślepieni? Kurde, musiałbym Ilarii na sobie użyć, ale w jaki sposób to zrobić? Na szczęście moje umiejętności warsztatowe pozwoliły na stworzenie skryptu, dzięki któremu steruję sobie botami między innymi. To jest mój własny skrypt i użyję sobie tutaj ulta. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy właśnie wroga. Inti Mulsimo! Dobra, i strzelamy. I co tu się dzieje? Poruszam się wolniej. Umiejętności mogę normalnie używać. Ha! Po prostu poruszam się wolniej, otrzymuję obrażenia i poruszam się wolniej. Na tym polega ultimate. No dobra, mogę sobie latać, to jest fajne. O. Mogę długo w powietrzu się utrzymywać. Zobaczymy, jak to wygląda pod przyciskiem F1. No, generalnie, moi drodzy, już mamy omówione zdolności, a przynajmniej to, co ja zdążyłem zauważyć, tak? Ale zobaczmy teraz, co mówi przycisk F1. Okej, karabin solarny, karabin o dużym zasięgu, automatyczne ładowanie, wiązka lecząca o średnim zasięgu, energia słoneczna, potęga słońca, strzelasz wybuchową kulą energii słonecznej, trafieni wrogowie zostają spowolnieni i po odniesieniu znacznych obrażeń wybuchają. Aha, czekajcie, czyli jest coś jeszcze tutaj. Okej. Okej. Wróćmy na obszar treningowy. Okej, to teraz zróbmy sobie tak, żeby ten efekt ulta miał na sobie tylko i wyłącznie jeden bot. Okej, teraz w niego strzelmy, widzicie? I zaczyna coś eksplodować. I zadawane jest 105 obrażeń. Okej, czyli to jest takie coś. Wrogowie, którzy mają na sobie ten efekt ulta,
są spowolnieni i mają w sobie jakby taką bombę tykającą, coś takiego. I mamy kilka sekund na jej aktywację poprzez zadawanie obrażeń temu wrogowi, który ma tą w sobie tą bombę, jak tykająca, że tak powiem. Po kilku sekundach, jeśli ten wróg nie otrzyma obrażeń, to po prostu to znika i jest marnowany ten ładunek. Natomiast z tego, co widzę, to jeśli wróg ma na sobie właśnie w sobie tą bombę tykającą i zadamy mu ileś tam obrażeń, nie wiem, 100, powiedzmy 100, bo tutaj jest napisane, że po odniesieniu znacznych obrażeń. Czyli każdy przeciwnik, który ma w sobie tego debuffa, otrzyma 100 obrażeń, to wywołuje eksplozję, która rani wszystkich naokoło. Pewnie tego wroga też rani. Więc wyobraźcie sobie to, że nie wiem, trafiamy w grupkę przeciwników, 3-4 osoby mają na sobie tego debuffa, każdy z nich otrzyma ileś tam obrażeń, to następują 4 eksplozje. No, bardzo potężne AOE w tym momencie mamy. Zobaczymy jeszcze raz, tutaj wezmę sobie tego ulta. Okej. Pyk. To daje mu obrażenie, jest eksplozja. No i jemu też zadało dużo obrażeń właśnie od eksplozji. O cholercia. Dobrze, ciekawe, ciekawe. Wydaje mi się, że to też może stworzyć taką reakcję łańcuchową. Typu, tu stworzymy eksplozję i ta eksplozja tworzy kolejną eksplozję. No, rzeczywiście. To powstaje tutaj reakcja łańcuchowa. Więc przeciwnicy... Kurczę, przeciwnicy muszą się rozpraszać, koniecznie. Muszą od siebie uciekać, ale są spowolnieni. Więc te dwa aspekty tworzą ze sobą taką synergię. Dobra, jedziemy dalej. F1. Rozbłysk. Rzucasz się w kierunku, w którym się poruszasz, odrzucając wrogów. Przytrzymaj przycisk skakania, ale aby wzbić się wyżej. Czyli trzymając przycisk skakania. Aha, okej, dobra. Czyli takie, no, wszechstronne, że możemy w górę się wybić, możemy się wybić do przodu, na boki, ale też przy okazji odpychamy wrogów. Pylon leczący. Umieszczasz pylon, który leczy sojuszników. Okej. Rola wsparcia. Okej, czyli nie ma żadnej pasywki, że jakieś wspinanie się po ścianach, że coś się dzieje po śmierci i tym podobne. No dobra, moi drodzy, więc to by było na tyle. Podsumowując, wiadomo, na razie bardzo ciężko mi powiedzieć, jak ta bohaterka się sprawdzi, ale już widzę, jest potężne leczenie, które może się skończyć i przez jakiś czas nie ma tego leczenia. Czyli zużyjemy tutaj ten promień leczący i musimy odczekać jakąś tam karę. Nawet jeśli nie będziemy musieli odczekać tej kary, to tak czy siak tutaj od małego poziomu paliwa do maksymalnego mija jakiś ten czas. Pylon zostanie zniszczony, 12 sekund oczekiwania. Czyli w połączeniu z tym laserkiem, bardzo przyjemnym, i pylonem, rzeczywiście Ilari zapewnia ogromne leczenie, z tego co widzę. Single target! Więc na tanki to będzie bardzo silne, ale wiadomo, możemy tego leczyć, coś takiego, troszeczkę tego, to mi się podoba, ale jeśli obie rzeczy się skończą, zużyjemy paliwo i pylon zostanie zniszczony, to nagle właśnie ta Ilari jest, no może nie bezużyteczna, ale dużo gorszym healerem. Czyli takie, powiedzmy, tak jak Blizzard mówił przy Ramatrze, że to jest tempo tank, tak teraz mamy, nie wiem, tempo healer, coś takiego. Ale wiadomo, też ma jakieś właśnie potężne utility, typu te odpychanie, mobilność, no i ten ultimate, który jest, szczerze powiem, tak mało supportowy, mało jakby związany z healerami. No i dobrze, moi drodzy, oto Ilari, nowa healerka w Overwatchu. Pozytywnie oceniam, a wy, co sądzicie? Co wam się najbardziej spodobało w jej umiejętnościach? Co wam się nie spodobało? Jak wy sobie wyobrażacie gameplay nią? Czy będzie przyjemny? Czy jest ciężką bohaterką? Czy łatwą? Po prostu, no, napiszcie jakieś swoje wrażenia, przemyślenia w komentarzach. Oczywiście na kanale pojawi się gameplay. Wyczekujcie, dlatego subskrybujcie, żeby być poinformowanym. A ja już się z wami żegnam. Dziękuję bardzo cieplutko za oglądanie. Trzymajcie się.
Cześć.